Youth Sweat, Interpol Hong Kong. Tajna agentka wróciła do służby. Stać! Policja! Policja! Ukończyła akademię w 2003 roku. James Lam, Interpol Anglia, były członek SAS. Ukończył akademię w 2003 roku. Operacja Panther Killer, 114 minut przed przybyciem Duane'a do sądu. Drodzy Państwo, przedstawiam dowódcę akcji, komendanta Hong Suna. W imieniu policji z Hongkongu dziękuję za dostarczenie dowodu. Zapewniam, że dotrzecie do sądu pod naszą ścisłą ochroną. Ochrona? Ja za to odpowiadam. Nie chcę, by coś poszło nie tak. To wasz ostatni rozkaz. Tak jest. ...61 minut przed przybyciem do sądu Pantera Duane'a. Co robisz? To moja pierwsza misja. Chcę wszystko sfilmować. Ludzka pamięć bywa zawodna. Czas zaciera wspomnienia. Nagranie przedstawia prawdę. Czasem warto się oszukiwać. Można zapomnieć o tym, co smutne. Nie komplikuj. Ja wiele zapomniałem, nawet o urodzinach matki. Oszukiwanie siebie to moja praca, bo jak inaczej oszukać innych? Żałowałaś, że jesteś tajną agentką? Dwa słowa, tylko raz. My, snajperzy, liczymy, że wystarczy jeden strzał. 43 minuty przed przybyciem Pantera Duane'a do sądu. Co się pani stało? Wszystko w porządku? Czego chcesz? Siadaj. Spokojnie, zaraz będzie po wszystkim. Kapitan Ko Tun Yeung, jednostka do walki z przestępczością. Były pułkownik i agent specjalny planował zbrojne napady w Azji. Petros Angelo, były kapitan kolumbijskich sił zbrojnych. Taktyk wojskowy, planował zbrojne napady w Azji. Yuet, były snajper wietnamskich sił zbrojnych. Joe Pearson, były sierżant amerykańskiego komanda Foki. Lee Chung-tae, były koreański oficer, agent specjalny. Zachowajcie czujność. Uważajcie na Pantera. Uzbrojeni ludzie Duane'ów. 30 minut przed przybyciem Pantera do sądu. Przygotować się. Co jest? Uważaj. Z drogi. Stać. Ręce do góry.
Co to za dupek? Co pani robi? Wpadliśmy w pułapkę Hana. Uciekajcie, przyjąłem. Nikogo nie ma? Na pewno. Prawdziwa więźniarka dojeżdża do sądu. Czemu nam nie powiedzieliście? Co to za gierki? Od 15 minut brak łączności z wozem patrolowym na Central. Policjanci i broń zaginęli. Odbiór. Tu grupa Alfa. Ruszamy. Dokąd idą? Łobuzy. Wzywam wszystkie wozy. 18 minut przed przybyciem Pantera Dwayna do sądu. Grupa B, przygotować się do akcji. Co się tam dzieje? Furgonetka i wielu martwych policjantów. Idź zobaczyć, co się stało. Spokojnie, nie bój się. Uspokój się. Szukałem cię. Osłaniaj mnie. Ty osłaniaj mnie. Osłaniaj mnie. Ty mnie. Spokojnie. Orzesz ty w mordę. Misja nieudana. Panther Dwayne zniknął. Sprawa Panthera jest wciąż otwarta. Nie mam prawa was odsuwać. Ale jeśli popełnicie błąd, mogę was aresztować. Ukryta siła, schowana moc. W porządku, szefie? To auto dla naszych gości?
Co za bałagan. Sukin kot. Long, tak, zajmij się tymi gnojami. I nie wpuszczaj ich za kółkę, jasne? Tak. Grzeczny pies. Bawi się piątek. Był ranny i przeszedł na emeryturę. Wciąż dostaje pensję. Też idę na emeryturę. Za 5 dni. Szef mafii, pan Terry Wayne, został uprowadzony w drodze do sądu. Słuchałem wiadomości. Policjant powinien być uprzejmy. Mógłbym być twoim wujem. Nazywam się Kong Long. Chociaż jestem starszy, mówcie mi Long. Proszę, włącz radio, Long. Koniec wiadomości. Zginęło wielu policjantów, a ciebie to nie obchodzi? Koledzy zginęli, zastąpią ich inni. Gdyby wszyscy się mścili, kto by chodził na patrolę? Jeśli zginę, kto da ci jeść? Róbmy swoje, albo zapanuje chaos. Zgadzam się. Obok jest pub, czynny całą dobę. W razie czego dzwońcie. Siostro, dzień dobry. Cześć, bracie. Co tu robisz? To poważna sprawa, wycofaj się. Przyniosłem ci coś. Sprawdziłeś, kim byli? Mówiłem ci wiele razy. Zrób, co w twojej mocy. O mnie się nie martw. Przez lata przywykłem do tej pracy. Ty wciąż masz szansę. Postaraj się. Przekaż nazwisko synowi. Rozumiesz, Lok? Jasne. Teraz jedz. Tygrys liże swe rany. Co robisz? Pokażę ci za minutę. Bez pieniędzy nie ma grania. Jesteś snajperem. Ktoś na ciebie czeka. Będę cię osłaniał. Mogę spróbować? Leworęczny snajper. Umiesz strzelać. Uczyłem się strzelać w ruchu. Nie umiem tego robić stojąc. Dajcie mi szansę. Pożycz karabin. Zestrzelę resztę. Dzięki. Tak to robi snajper. Chyba... tworzymy zgrany zespół. Zespół? Czemu nie? Są dobrze zorganizowani. To nie jest lokalna mafia. Używają wojskowych metod. Snajperem na pewno jest kobieta. Włamałem się do policyjnej kartoteki. Przepraszam. Za wyjątkiem broni snajpera używali karabinów policyjnych.
Jednego funkcjonariusza zadźgali nożem. Jedno proste cięcie. Skąd Tiger wziął tak silną grupę? Słuchajcie, chłopaki. Myślę, że cel się nie ujawni, dopóki nie podejmiemy działań. Wiem, co masz na myśli. Rozejrzyjmy się u Tigera. Jesteśmy. Wiecie, ile zarabiają na tej ulicy? Narkotyki, hazard, prostytucja, widoczne i ukryte. 10 baniek dziennie. Zmienili godziny pracy. Już się zwijają? Więc pytam, nie chcą zarabiać? Chyba, że ich szef ma kłopoty. Więc Pantera nie odbito, ale uprowadzono. Long, jak myślisz? Kto to zrobił? Hewitt, sierżancie, odsłońcie mu oczy. Ko, mój brat odda ci pieniądze. Wypuśćcie mnie. Nigdy nie miałem długów i nie lubię, gdy ktoś mi zalega. Wszystko ci oddam. Proszę, wypuść mnie. Przedstawiam ci mojego nowego przyjaciela. To Petros. Starszy brat Dominika. To był wypadek. Nie chciałem, nie zabiłem go. W porządku. Dominik był narwany. Całe życie prosił się o śmierć. Tak. Wszystko można uzgodnić. Oprócz prawdy. Każde kłamstwo ma swoją cenę. Do dzieła. Pragnę się widzieć z Tigerem Duane'em. Czego chcesz od szefa? To ucho Pantera. Stać. Powiedz Tigerowi, że przyszedł jego stary kumpel. Wie, czego chce.
Ching, Tiger, przyślij mi kilka SMS-ów. Dobrze. Co u ciebie? W porządku, nie martw się. Ostatnio miałem dużo pracy. Niedługo cię odwiedzę. Dobrze. Uważaj na siebie. Poszukiwanie mędrca. Koledzy mówią, że Long chodzi tu codziennie na spacer z psem. To dziwak. Obawiam się, że nam nie pomoże. Kobiecie łatwiej poprosić o pomoc. Zajmę się tym. Chciałby się czegoś dowiedzieć o policjantach z Hongkongu. O czym? Na przykład... Musicie uzyskać zgodę na randkę z kolegą? Zakochałaś się kiedyś w partnerze podczas śledztwa? Gorzej. Gdy byłam tajną agentką, zakochałam się w przestępcy. Uwierzysz? Dziękuję, zapraszam ponownie. Nieodwzajemniona miłość? W starym piecu diabeł pali. O co chodzi? Gdzie twój szef? Jeszcze nie przyszedł. Nie znasz mnie? Witaj, Kong. Potrzebujesz pomocy? Każdy miewa trudne dni. Pomogę tobie, a potem ty mnie. Co tu robicie? Ty wieśniak. Chyba mówię niewyraźnie. Ty z nimi pogadaj. Słuchaj, uważaj. Proszę państwa, dziękujemy. Nie ma za co. Jemu powinnaś podziękować. Nie chcę twojej pomocy. Nie pomagaj mi. Zależy mi na tobie. Słucham? Czemu wcześniej nie zależało ci na mamie i na mnie? Byłem zapracowany. Zawsze miałeś dużo wymówek. Nawet nie widziałeś mamy przed śmiercią. Ode mnie zależało ludzkie życie. Dowódca musi być odpowiedzialny. Zależy ci tylko na kolegach, więc idź do nich. Czego chcesz ode mnie? Wiem, popełniłem błąd. Dasz mi jeszcze jedną szansę? Nie potrzebuję twojej pomocy. Dawniej, teraz, ani w przyszłości. Nie chcę takiego ojca. Dotrzymam obietnicy. Sądząc po sposobie działania, byli to agenci specjalni. Łamią wszelkie zasady i trudno ich pokonać. Nie znajdziecie ich działając rutynowo. Pewnie ukryli się w mieście, wtopili w tłum i planują następny ruch. Panther jest zastępcą, nie ma realnej władzy. Nie stanowi dla nich celu. Jest nim jego brat Tiger. Jeśli dotrzemy do Tigera Dwayna, znajdziemy również agentów. Ma czterech ochroniarzy znanych jako silna czwórka. Musicie ich obserwować. Patrz. I
Yao Ching, była kochanka tej graduejna, hostessa w klubie Kingland. Stanowisko kierowca w komendzie głównej. Były sierżant w jednostce do walki z przestępczością. Szef wydziału regionalnego. Przyczyna degradacji: odmowa wykonania rozkazu podczas napadu na bank. Zginęło 6 policjantów. Kong Long. Ko. Wciąż jesteś szybki. Co dzień szybszy. Wiedziałem, że mnie znajdziesz. Wiesz dlaczego? Rana wciąż mnie boli. Sztuka wojenna. Co słychać u starego kumpla? Ostry jak zwykle. Tym razem nie jest sam. Podać coś do picia? Nie. Przepraszam. Nigdy nie zaznałaś głodu. Widziałem, jak ludzie zabijają za mniejszy kęs. To dzieciaki. Dobry trening dla twojej grupy. Ale Tiger to wytrawny gracz. Nie złoży broni, dopóki go nie zmusimy. Jaką mamy strategię, pułkowniku? Stare chińskie przysłowie mówi: nie będziesz płakał, póki nie ujrzysz trumny. Poradzimy sobie z Tigerem. A ja znajdę dziewczynę.
Przepraszam, mówi pan po angielsku? Tak. Pokaże mi pan, jak dojść do Hollywood Road? Chętnie bym pomógł, ale sam jestem turystą. Dlatego robi pan tyle zdjęć. Zgadza się. W każdym razie, dziękuję. To znowu pan. Witam. W tym mi pan pomoże. Przeczyta mi pan wróżbę? Co chce pan wiedzieć? Szukam młodej kobiety. Myśli pan, że ją znajdę? Nie wygląda dobrze. Napotka pan wiele przeszkód. Usuwanie przeszkód to moja specjalność. Może mógłbym panu pomóc? Proszę dać mi numer telefonu. Lepiej pozostańmy nieznajomymi. Proszę chociaż podać imię. Już je znasz. Cholera. Yao Ching. Cześć, Ching. Cześć, Lo. Idziesz do domu, podwiozę cię. Jedź z nim, muszę iść. Wszystko w porządku? Tak. Dziękuję. Szukasz zaczepki? Nie. Broń się. Proszę, nie. Odsuń się. To moja wina. Gliny. Wiejemy. Wszystko w porządku? Tak. Tak mi przykro. Nie ma sprawy. Dziękuję. Na pewno nic panu nie jest? Wszystko gra. Najbardziej ucierpiały pani buty. Jeszcze raz dziękuję. Dobranoc. Ofiara całopalna za zmarłych.
Czemu przyszliście tak późno? Tiger Dwayne. My, biznesmeni, powinniśmy zwracać długi. To dla waszych zmarłych kumpli. A to dla was. Jesteś winien znacznie więcej. Biznesmen powinien mieć wiarygodność kredytową. To za ucho mojego brata. Myślisz, że dostaniesz wszystko, skoro wciąż go przetrzymujesz? Ko, weź to i wypuść mojego brata, albo cię zabiję. Może postanowisz zapłacić, gdy zaczniesz wyć z rozpaczy. Dla ciebie. Uciekajmy, to granat. Sos sojowy? Stać. Stój. Za nim. Weź spluwę. Strzelaj. Zastrzel. Nie mam czasu na zabawę. Tygrysie, nie. Wycofujemy się. Czas na kolejny szał. Tak, pułkowniku. Rzuć broń. Stój. Zastrzel mnie. Rzuć broń. Strzelaj. Policja, ręce do góry. Wy dwaj też. Rzuć broń. Rzućcie broń. Nie dasz im szansy? Pamiętasz, jak zginęli twoi koledzy? Bo nie posłuchałeś rozkazów i nie zaczekałeś na wsparcie. To była moja wina. Tamci ludzie byli agentami KO. Wiem, poradzę sobie z nimi. Nie miej złudzeń, Hong. Nie poświęć swoich ludzi dla sławy. Współpracuj z innymi wydziałami. Posłuchaj mnie. Daj szansę sobie i tym młodym. To Hong Long cię uratował. Musisz mu podziękować. Chodźmy potrenować. Idę z wami.
Biegam tą drogą 10 lat, ale wciąż mogę się zgubić przez nieuwagę. Trudno trzymać się właściwej drogi. Nogi robią się coraz cięższe. Aż wreszcie pytasz sam siebie, czemu biegniesz dalej. Za kilka dni odchodzę na dobre. 3 lata temu byłeś niewinny. Nikt nie może ci winić za śmierć kolegów. Nie powinieneś się ukrywać ani czuć żalu. Opowiem ci pewną historię. W 1992 roku miałem tylko 10 lat. Mój ojciec był policjantem. Wraz z 8 kolegami uczestniczyli w strzelaninie z gangiem. Trafiono ich 47 razy. Co potem? 4 zmarło. W tym mój ojciec. 13 lat później ich dzieci zaprzyjaźniły się. 3 zostało policjantami. Ja jestem jednym z nich. Wiesz, co czujemy, gdy ludzie mówią o naszych ojcach? Dumę. Jesteśmy z nich dumni. Kong, potrzebujemy cię, by zmierzyć się z agentami. Dam wam radę. Nie pokonacie ich. Dlatego potrzebujemy takiego dowódcy. Już raz przegrałem i trudno mi było się odnaleźć. Nie chcę znów wybrać złej drogi. Jeśli się upieracie, zróbcie to sami. Obyście wrócili cali i zdrowi. Kong Long, poradzimy sobie bez ciebie. Kopciuszek. Zapraszam. Rozgość się. Napijesz się czegoś? Poproszę. Skąd pochodzisz? Urodziłem się w USA. Opuściłem dom w wieku 15 lat. Mieszkałem w Ameryce Środkowej, głównie w Kolumbii. Potem we wschodniej Europie, a teraz w Tajlandii. Przyjechałeś na wakacje? Można tak powiedzieć. Uwielbiam patrzeć, jak lecą. Są takie wolne. To moja młodsza siostra. Milutka. Tę figurkę dostałam od chłopaka, kiedy jeszcze mnie kochał. Kazał mi obiecać, że ją zatrzymam. Dotrzymałam słowa, ale on nie. Proszę, to dla mnie? Chciałem ci coś dać, bo wczoraj byłaś dla mnie bardzo miła. Podobają ci się? Są piękne. Ja to zrobię. Teraz możesz iść na bal. Słucham? Jak Kopciuszek. Wszystko w porządku? Zawsze, gdy jestem szczęśliwa, odczuwam strach. Wiem, że niebawem znów będę smutna. Wiesz, dlaczego aniołek nie ma ust? Bo chce dochować tajemnicy. Uśmiecha się, gdy jesteś szczęśliwy i ma smutną minę, gdy się martwisz. Czuję to samo, co ty. Mam coś do załatwienia. Pójdziesz ze mną? Jasne. Przyda się kobiecy wdzięk. Tajne akta. Kryptonim Powitanie Ducha. C.
Cel akcji: schwytanie grupy przestępczej. Dowódca: Hong Sun. Cztery punkty obserwacyjne na balkonie. Dwa oddziały snajperów pilnują wyjść z budynku. Nasi ludzie na szóstym i siódmym piętrze są podzieleni na cztery jednostki. Pilnują dwóch głównych tras, a szczególnie dziewiątego piętra. Mamy ośmiu najlepszych snajperów. Dobra robota. Gdy przyjdą po tygrysa, znajdą się w potrzasku. Policja zapewni ci bezpieczeństwo. Ty i twoi agenci nauczycie się szacunku dla sprawiedliwości. Powiesz mi, co jest w pudełku? Dzwonił mój partner. Powiedział, że mam dostarczyć to teraz albo nigdy. Zaczekam. To może potrwać. Policjanci są na szóstym i siódmym piętrze oraz na dachu. Oddział specjalny pilnuje tygrysa na ósmym piętrze. Zajmę się gliniarzami, a ty wyślij prezent Tigerowi. Z której pan jest grupy? Pytałem, z której jest pan grupy. To on. Zaalarmujcie wszystkie jednostki. Tak jest. Cel zbliża się do centrali. Wszyscy w gotowości. Snajperzy zapewnią osłonę. Teraz wiesz, jak to jest stracić brata. Spokojnie, niebawem do niego dołączysz. W piekle. Pokazałem mu trumnę, pułkowniku. Wychodzę. Ching? Petros. Co tu robisz? Mówiłam, że poczekam. Martwiłam się o ciebie. Chodź.
Idziemy. Cel namierzony. Spotkałem tego faceta w świątyni. Jest z dziewczyną Tigera. Nie pozwól im uciec. Zginęło wielu ludzi. Działaj natychmiast. Musisz odejść. Wiedziałam, że tak się stanie. Nie o to mi chodziło. W porządku, jesteśmy kwita. To nie potrwa długo. Zaufaj mi. Kłamstwa zawsze brzmią lepiej niż prawda. Nie kłamie. Nie zrobiłbym tego. Obiecaj, że mi go oddasz. Poruczniku zastawili pułapkę. Odcięli panu odwrót. Pan bierze dwójkę z przodu, ja dwóch z tyłu. Snajper gotowy. Gotowy. Sweat gotowa. Słuchamy cię, Ho. Ho gotowy. Przeładowuję. Nie przemieszczają się. Gdzie jest Sweat? Połączyli ogień, żeby uciec. Ruszajcie, gdy będą przeładowywać. Naprzód. Petros. Teraz. Zmienili taktykę. Wróć i blokuj.
Naprzód, osłonię cię. Nie zginiesz jak twój brat, ja cię osłonię. Ruszam. Petros. Juet, osłaniaj nas. Odwrót. Uważaj, Sven. Sweat. And never ask please. But when I dream, sweat. Cichsza noc. Cześć, mamo. Co słychać? Rezydencja Lamsów. Zostaw wiadomość po sygnale. Mamo, muszę jeszcze zostać kilka dni. Gliniarze mnie wkurzają. Mówią, że jestem im potrzebny. Wrócę. Na pewno. Cześć. Mówiłeś, że rzucisz palenie, ale wciąż kopcisz. Możesz się oszukiwać aż do śmierci. Ty też się oszukujesz. Nigdy nie zapomnisz strzelaniny sprzed 3 lat. Gdybym miał jeszcze jeden dzień, spróbowałbym ponownie. Szefie, mam mało czasu. Jutro kończysz służbę w policji. Daj szansę sobie i tym młodym też.
Pozwólcie mi otworzyć. Ja to zrobię. Tyle razy wysyłałem prośby, żeby przyszła na widzenie. Tak się nie stało. Nie winiłem jej, ale... Pragnę zapytać, czy... Czy naprawdę mnie kochała? Mój brat zawsze chciał być dobrym gliniarzem. Po 2 latach służby miał wypadek samochodowy i skończył na wózku. Zostałem policjantem ze względu na niego. Chciałem dzielić się z nim przeżyciami. Czasem myślę, że jestem jego jedyną rodziną. A jeśli coś mi się przytrafi, kto się nim zaopiekuje? Bracie, nie wiem, czy pojutrze cię zobaczę. Wiem, że miałeś duże nadzieje. Liczę, że wiesz. Nieważne, czy złapię ten gang, czy nie. Zrobię, co w mojej mocy.
Na삶의 끝날에 나 방황하여도 내 삶을 감당할 어머니 생각해. Myślę, że tworzymy zespół. Ostatnia bitwa. Stój. Mamy nakaz deportacji. Cofnąć się. Wsiadajcie. Co się gapicie? Jedno z was zginęło. Mój stary kumpel też. Przeczytajcie to w 10 minut. Bracia Duane od lat handlowali bronią i narkotykami. Wszyscy handlarze mają gdzieś numer konta bankowego i hasło. Żadnych śladów. Zgromadzili ponad 2 miliardy dolarów kapitału. Numery są na mikrofilmie. To ich największy skarb. I główny cel agentów. Nikt nie wiedział, gdzie Tiger go ukrył. Pozwolili Tigerowi uciec, żeby wywrzeć na niego presję. Uciekając, zabrałby ze sobą mikrofilm. Ale nie pokazuje się publicznie, więc musiał kogoś wynająć. Znam ją. Musicie działać dziś. Nie będzie drugiej szansy. Jedziecie ze mną, żeby ich złapać? Wóz albo przewóz. Jedziemy. Wyruszymy razem i wrócimy razem. Tak jest. Uważaj, czy cię nie śledzą. Cink, liczę tylko na ciebie. Rozumiem. Petrosie, wybacz. Dzwonił do mnie. Muszę mu pomóc ostatni raz. Jestem mu to winna. Ruszaj, zaczekam na ciebie. Nie bój się, wyjedziemy razem. Są tutaj. Jeśli weźmie rzeczy, a gang się do niej zbliży, to koniec. Yun? Snajper na stanowisku. Wyszła. Przestrzel opony. Tak jest. Nie do wiary, złapałam gumę. Podjadę po ciebie. Petros prosił, żebym cię zabrał. Jesteś jego przyjacielem. To pewnie Kong Long. Wjechałeś na autostradę? Tak jest. Zjedź na drugim skrzyżowaniu i skręć w prawo. 3 kilometry dalej jest opuszczona elektrownia. Zawieź dziewczynę. Ja uziemię tych drani. W porządku. Mój szef. Słucham? Chcę pomówić z przyjacielem. To Petros. Tak. Jesteś wzorowym szoferem. Bardzo ci dziękuję. Nie ma za co. Jak mówiłem, napotkasz dużo trudności. Czemu nas śledzą?
Ktoś sprawia ci kłopoty? Zajmę się tym. Wejdźmy z tej strony. Nie uciekniesz. Goni nas ich snajper. Odciągnij go jak najdalej. Tak jest. Są tu Ho, Ko i Petros. Złap ich na drugie piętro. Jasne, szefie. Ktoś się z nami bawi. Nauczmy ich zasad. Jest tutaj. Skończmy z tym. Nie. To nie w porządku. Zmierzę się z nim sam. Ty dokonaj zemsty. Nikt nie zastąpi mojego brata. Ale panu prawie się udało. To zaszczyt, pułkowniku. Do zobaczenia po misji. Jak się stąd wydostaniemy? Złapiemy taryfę. Nie znajdziemy tu taksówki. Szybko. Śpieszymy się. Jasne. Long, wykończyłem olbrzyma. Nie lekceważ go. Ah!
Sprawa była otwarta przez 3 lata. Muszę ją zamknąć. Skończmy jak zaczęliśmy. Nie masz wyboru. Pokonany żołnierz ma tylko jedno wyjście. Lok, uważaj na Sokrosa. Spoko, będę cię osłaniał. Nie pozwolę mu podejść. Cink. Zaraz pójdę. Petros jest za tobą, nie ruszaj się. Teraz moja kolej.
Nie, chodź tam sama. Znajdź Tigera, ja zostaję. Witaj, wróżbito. Where's Chila? Chila. Hello, Chila. Witaj, Chila. Petros. Gdzie twój przyjaciel? Musiał nas zostawić. Gdzie miałeś się spotkać ze swoim chłopakiem? W kinie. Zostań tu. Ching. Ching. Ja mu to dostarczę. Czemu? Bo nie chcę, żebyś się z nim widywała. Druga sala, 10. rząd. Ukradłeś mi dziewczynę, cwaniaczku? Otwórz pudełko. To mi się podoba, Ching. Uwierzy w każde kłamstwo. Jest warta więcej, niż myślisz. Różni nas to, że ja jej nie okłamuję. Dorwij go. Z drogi, policja.
I could build a mansion that is higher than a tree. I could have all the gifts I want and never ask please. I could fly to Paris, is that my beck and call? Why do I live my life alone?